Szanowni, dzisiaj chciałem opowiedzieć o tym, jak zastosowaliśmy widoczne tutaj na tym zdjęciu koty do zademonstrowania fizycznej różnicy między długością, polem powierzchni i objętością. To są dwa wydrukowane na drukarce 3D koty. Były drukowane według tego samego planu, można powiedzieć z tym samym plikiem, tylko odpowiednio z przeskalowanymi rozmiarami. Przeskalowanymi o czynnik 2,5, uniwersalny czynnik 2,5, ten duży kot jest po prostu 2,5 raza większy od małego kota. No i pomogą nam zrozumieć, że długość, pole powierzchni i objętość to są zupełnie trzy różne pojęcia. Długość mierzymy w metrach i jest to miara odległości pomiędzy jakimiś dwoma punktami. Pole powierzchni mierzymy w metrach, ale kwadratowych. I to jest miara powierzchni, jaką zajmuje na przykład na kartce jakiś rysunek. Ta dwójeczka tutaj, mała, ma olbrzymie znaczenie. Objętość mierzymy w metrach, ale sześciennych. I jest to miara objętości, jaką w przestrzeni zajmuje jakaś bryła. I to jest olbrzymia różnica, bo taki kot, który jest 2,5 raza wyższy od tego kota, ma 2,5 raza do kwadratu większą powierzchnię, czyli 6,25 razy większą powierzchnię i 2,5 raza do trzeciej, czyli 15,625 tysięcznych razy większą objętość. I możemy to sprawdzić. Te koty są puste w środku, więc można przyjąć, że jakby składają się tylko z cienkiej warstwy, której masa jest proporcjonalna do objętości kota. Więc jeżeli zważymy te koty, to stosunek ich wag nie powinien wcale nam wyjść 2,5, tylko powinien być bliski 2,5 do kwadratu. No a jeżeli napełnimy te koty wodą, no to biorąc pod uwagę, że woda jest, ma pewnie większą gęstość niż ten filament, z którego te koty są zrobione, no to można uznać, że będzie ważyć woda, no i wtedy masa tego kota jest proporcjonalna do objętości wody, który jest wypełniony. I wtedy stosunek mas tych wypełnionych wodą kotów, stosunek wag, bo waga mierzy masę na powierzchni Ziemi, jest tak wyskalowana, to będzie 2,5, powinien być bliski 2,5 do trzeciej, a nie 2,5. No i to można sprawdzić. Zrobiliśmy takie doświadczenie, zważyliśmy te koty. No i w przypadku pustych kotów wynik był, stosunek masy dużego kota do małego kota był 6,5, co można porównać z stosunkiem teoretycznym 6,25, który byłby zapewne prawdziwy, gdyby te koty były, powierzchnia tych kotów była idealnie cienka i gdyby one rzeczywiście w każdym detalu były przeskalowane o 2,5, co nie jest do końca prawdą, dlatego że no, ta drukarka drukuje z pewną dokładnością, tak sobie radzi z tymi szczegółami, szczególnie w przypadku mniejszego kota, jak sobie radzi. Pewnie gdyby zrobić dwa koty, które różnią się skalą nie 2,5, a 1,5 na przykład, to ten rezultat mógłby być lepszy. No i następnie możemy do kotów nalać wody i wtedy macie tutaj wyniki naszych pomiarów i stosunek mas kotów jest 15,23 i trzeba to porównać z tą liczbą. Widać, że to wygląda bardzo dobrze. Tak? To jest stosunek mas zmierzony fizyczny, tak? Sprawdziliśmy to na wadze, jest bardzo daleki od 2,5. Na początku niektórzy z nas mówili, że ten stosunek będzie 2,5, ale przekonali się, że no nie jest. Podobnie tutaj też nie jest 2,5, tylko jest większy, wyraźnie większy od 2,5. No, trochę te nasze rozważania w tej części można skrytykować, bo można by powiedzieć, no dobrze, no ale a co by było, gdybyśmy tylko zmierzyli stosunek mas wody w kotach? To jest poprawna miara objętości. To możemy to zrobić, bo możemy od
kotów pełnych wody, odjąć puste koty. No, powinna nam zostać masa wody w kotach. No i okazuje się, że mały kot jest za lekki. Ten stosunek skoczył nam do góry. No ale być może dlatego, że to widać przy napełnianiu wodą mojego kota. Zobaczcie, ten duży kot ma tutaj dwie dziurki. Jedna służy do napełniania wodą, druga do odpowietrzania. Mały kot ma miejsce tylko na jedną dziurkę, więc z odpowietrzaniem są problemy. Napięcie powierzchniowe powoduje też, że bardzo ostrożnie trzeba pipetą wprowadzać wodę do mojego kota i prawdopodobnie nie do wszystkich zakamarków można tę wodę wprowadzić. Więc wynik tak czy inaczej jest stosunkowo bliski temu teoretycznemu przewidywaniu 15 i ile tam było? 15,625. No więc rzeczywiście pokazaliśmy, że pole powierzchni, długość pole powierzchni, objętość, ta różnica między nimi ma fizyczny sens w tym sensie, że odgrywa bardzo dużą rolę i że to można zmierzyć. Dziękuję bardzo.